got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czołem, witam was kochani w kolejnym vlogu na moim skromnym kanale, w kolejnym vlogu książkowym. Jak widzicie, to jest właśnie bohater dzisiejszego vloga, także może ja się nie będę w ogóle pokazywał, a może jednak się pokażę. Słuchajcie, jak wiecie, ostatnio zwróciłem z pasją wielką do książek czytania i kupuję takie wielkie tomiszcza i z żoną sobie czytamy, potem dyskutujemy o tych książkach. Jest to bardzo fajne doświadczenie, bardzo odprężające, natomiast ja mam ten problem, że czasem wpadam w cug książkowy i tak właśnie jest teraz. Opowiem wam o tym pod koniec vloga. Natomiast dzisiaj na tapecie mamy Trudy Canavan i trylogię Czarnego Maga. Jest to dosyć stara książka. Nie pamiętam, nie przygotowałem się do końca tego vloga. Chyba w 5 czy 7 roku wyszły pierwsze części. Pierwsza część tej trylogii. Boże, nie mogę wyjąć, po prostu patologia. O! Pierwsza książka, czyli słuchajcie, trylogię Gildia Magów. Ciekawe, czy tu jest pierwsze wydanie gdzieś. Podejrzewam, że gdzieś jest. To jest akurat 17, kto przełożył? 7. Chyba 7 roku. Pierwsza część trylogii Gildia Magów. Jak wiecie, ja lubię fantastykę, lubię fantazję, lubię takie klimaty książkowe. I to jest właśnie to, czego się bałem, bo wiecie, Władca Pierścieni i tak dalej, to jakoś tam zostaje w głowie, potem te wszystkie książki się porównuje Tolkiena, ale tak jak myślę o tym, to Trudy Canavan, nie chcę porównywać jedno do jednego, ale niewiele brakuje. To też jest naprawdę świetna książka, o czym opowiada, słuchajcie. Mam oczywiście nowe uniwersum, w którym są magowie, jest król, po wielkiej wojnie jest zjednoczenie iluś tam państw w jedno, pokój, ale oczywiście, jak to różnie bywa, to się zmienia z czasem. Natomiast jest miasto, które przed zimą, w trosce oczywiście o szlachtę, bo też jest dużo walki klasowej, to też jest świetne, ale o tym wam powiem zaraz, w którym miasto jest oczyszczane z biedoty przed zimą, żeby oni nie wchodzili do domów, nie kradli, nie mordowali i tak dalej. No i do pomocy w tak zwanych czystkach są delegowani między innymi magowie, którzy mają bronić straży i tych ludzi tak ulica po ulicy, tworząc barierę, wypychać z tych lepszych dzielnic do dzielnic biedoty. Czyli mamy tak naprawdę walkę klasową na samym początku i tak też poznajemy główną bohaterkę Sonae, która rzuca kamieniem, który przebija magiczną barierę, którą stworzyli magowie i generalnie świat się zmienia, bo do tej pory w gildii magów byli tylko ludzie z dobrych domów, powiedzmy szlachta, tak, wysoko urodzeni, a tutaj osoba nie wiadomo skąd, bez nazwiska, bez rodowodu, przebija barierę, którą stworzyli magowie pewnym przypadkiem, rzucając kamieniem. To oznacza dokładnie to, co myślicie, tak? Czyli, że ona ma zdolności magiczne. Sama o tym nie wiedziała. Tuż po tym wydarzeniu ginie jedna osoba. Niestety giną śmiercią tragiczną. Magowie chcą obezwładnić osobę, która rzuciła tym kamieniem. Nie trafiają. No i największy pech jest taki, że kilku czy kilkunastu magów jednocześnie rzuca to zaklęcie i zamiast ogłuszenia wychodzi coś większego i ta osoba ginie na oczach Sonei, spalona, spopielona, po prostu dramat. Wypadek przy pracy niestety tragiczny. I co się dzieje? Sonea ucieka i tak naprawdę w pierwszym tomie, nie chcę wam spoilerować, ale generalnie chowa się. Magowie jej szukają, ona się chowa i po prostu próbuje się ukryć. Okazuje się, że tam jest gildia złodziei.
tym mieście, która też ma różne konszachty. Ukrywa ją, bo chce mieć dzikiego maga, który będzie pomagał. I cała książka jest właśnie taka. Dużo walki klasowej, dużo strachu. Pasjonujące sytuacje, jak Sona uczy się posługiwać tą magią, jak złodzieje ją chowają, jak ucieka przed magami, jak ucieka przed gwardią, tak zwaną, czyli przed wojskiem, tunelami złodziejskimi, uczy się panować nad mocą. No i niestety, jak to w takich wypadkach się zdarza, nie jest w stanie sama zapanować nad mocą, nie jest w stanie sama się tego nauczyć. I po wielu perypetiach, wiedząc, że stanowi zagrożenie dla wszystkich dookoła, bo mag nie ginie. Mag, jak ma moc, to mag wybucha, jak umiera. Ta moc się w nim gromadzi. W końcu Sena oddaje się w ręce Gilli, która musi ją nauczyć kontroli. I dochodzimy do tego. Spoilerowałem wam celowo, bo tytuły wskazują, co będzie dalej, więc nie da się opowiedzieć całości historii bez lekkiego spoilera. Potem ta osoba, pierwsza osoba z biedoty, Sonea, zostaje nowicjuszką w gildii. Trafia do gildii, oczywiście ku sprzeciwie części nauczycieli, ogromnej części innych uczniów, bo przecież to jest plebs, tak? No i jak to było tak w Harry Potter? Jak to na Harry Potter i jak on miał? Roy Maldorf, ten taki biały w filmie, niepewnie wyglądał w książce, dręczy go, tak? Jest dręczona przez jednego z nowicjuszy. Jako że ma wielki talent, przechodzi do nowej klasy, do wyższej klasy, tak? Czyli jakby musi się uczyć dwa razy bardziej. Nie nawiązuje zbytnio wielu znajomości, bo też się okazuje, że różne dziwne tajemnice przypadkowo odkrywa. Zakochuje się, ma wspaniałego nauczyciela, jest gnębiona, walczy z tymi swoimi oprawcami, bo jest przez nich maltretowana. Próbuje się bronić z różnym skutkiem, raz lepiej, raz gorzej. To mi się skojarzył film Skarżenie na Shawshank, jeżeli wiecie, o co chodzi. Także walczy. Uczy się, jest bardzo ponętny, przede wszystkim ma wielką moc, nie do końca umie na nią panować, ale ma większą moc niż przeciętny uczeń i z tego, co pamiętam, bo to w sumie czytałem dosyć niedawno, ma też większą, już w tym momencie, jak jest nowicjuszką, ma większą moc niż część nauczycieli, także wielki talent, a wszystko jeszcze przed nią. Roduje się tajemnic. Mamy też tutaj wątek tolerancji. Bardzo ważny. Ja lubię takie tematy. Tak? Mamy homofobów, mamy tutaj różne sytuacje. Mamy różnice klas i to, jak takie podziały są niesprawiedliwe. Dla mnie naprawdę genialna powieść. Dlatego też bardzo ją polubiłem i dlatego też wam mówię, co się dzieje. I polecam zdecydowanie. No i jak już Sona staje nowicjuszką, jak już się uczy, to dowiaduje się innych koszmarnych rzeczy o czarnej magii, tak? To jest teologia czarnego maga, która jest zakazana na świecie, czyli czerpanie mocy magicznej z innych istot, z ludzi, ale nie tylko z ludzi. Na chwilę obecną, po tej wielkiej wojnie, która spustoszyła świat i zjednoczyła kraje ościenne poza jednym, no gildia jest tak naprawdę, jak się okazuje, słabsza. I państwo, z którym kiedyś ono walczyło, ta gildia, która pomogła wtedy tą wojnę wygrać, teraz gildia po koszmarze wojny, po setkach, tysiącach zabitych przez magów ludzi, no zakazała tak zwanej magii wyższej, magii czarnej. No i niestety okazuje się, że państwo, które przegrało, jest ciągle przekonane o tym, że
Lidia używa tej wyższej magii i dlatego nie atakują, ale los jest przewrotny. No i niestety się okazuje, że wielki mistrz, czyli szef tego zakonu, praktykuje tą czarną magię. I tutaj zaczyna się trzeci tom, który tak naprawdę tutaj napięcie jest stopniowane. Ta książka jest taka lightowa, ta się robi coraz bardziej poważna. Jest tutaj dużo już takich mocniejszych scen, ale w trzecim tomie, zatytułowanym Wielki Mistrz, akcja dzieje się po prostu z każdą kartką coraz mocniej. No i właśnie, słuchajcie, bo miałem o tym powiedzieć. Mamy dzisiaj niedzielę, 11 listopada, jestem po biegu. W piątek zacząłem czytać o godzinie, powiedzmy, 20. Skończyłem o 2 w nocy i wstałem o 8, żeby jeszcze ostatnie jakieś, poczekajcie, tak na oko, 100 stron rano przeczytać. Wciągnąłem się, po prostu nie byłem w stanie odłożyć książki przez, jak wam powiedziałem, 6 godzin, bo w ogóle z pracy przewracałem się tylko z boku na bok i czytałem. Trup sieje się gęsto, ale nie ma tutaj jakiejś takiej makabry. Jest akcja, zwroty akcji, jeszcze raz akcja i jeszcze raz zwroty akcji, jest wątek miłosny, zdrady, przyjaciół. Niech dzisiejsi wrogowie stają się bohaterami i przyjaciółmi. I po prostu wow, ja jestem naprawdę w szoku, tak? To co to się dzieje się w tej książce, w tym tomie, to jest po prostu nie do uwierzenia. Taki mam właśnie boksik, miałem to wrzucić wcześniej, tych książek. Ja jestem zachwycony, tak? Pierwszy tom jest dobry. Drugi tom jest bardzo dobry, ale trzeci to jest, kurde, majstersztyk kina akcji po prostu. Bardzo wam polecam. Kina akcji, książki akcji. Jak nie lubicie za bardzo książek, to takie właśnie powieści jak ta świetnie was przekonają do tego, żeby te książki czytać, bo tu jest naprawdę, jest miłość, jest zdrada, jest męczeństwo, jest, no nie ma wątków erotycznych, natomiast same zbliżenia są, nie jest to opisane, bo to jest książka dla młodzieży. Ale bardzo, mega, mega dobra. Jedyne, co mnie odrobinę tą książką, czy w tej książce, że tak powiem, rozczarowało, to jest zakończenie. Bo jest dobre. Natomiast myślę, że ta ostatnia walka oczywiście skończyła się i dobrze, i źle. Bo tak to jest w tej książce. Mogą być trochę bardziej rozwinięte, ale generalnie naprawdę bardzo polecam. W ogóle sama idea, że magowie w gildii, tak? W gildii największej, powiedzmy, na świecie, w hajach sprzymierzonych, im się wydaje, że są po prostu najlepsi, a to, że nie praktykowali tej czarnej magii, czy tak zwanej wyższej magii, spowodowało, że kilkuset magów nie jest w stanie pokonać 10. Różnica klas jest po prostu zatrważająca, ale no, dzięki Sonei, dzięki mistrzowi zakonu, ta równowaga sił może nie jest przywrócona, ale widzicie, Sona była złodziejką, mieszkała w slumsach i też umie stosować różne triki, na które by nie wpadł nikt inny z magów, bo by im na to nie pozwolił honor, czy nie wiem jak to nazwać. I tutaj tak naprawdę już mogę powiedzieć dwie osoby, czyli tak Sonea i Karin, czyli wielki mistrz tej gildii, i złodzieje, i też to magowie. Dzięki sprytowi, dzięki rozsądkowi, dzięki bardzo dobrej taktyce, no w
końcu wygrywają z tymi 10, tylko 10 zbuntowanymi magami z innego kraju. Naprawdę, bardzo polecam. Książka jest wybitna w moim odczuciu. I zobaczcie, jest książka Uczennica Maga. To jest prequel. Jak ktoś nie wie, co to jest prequel, niech se wygoogla. W roku chyba 12 albo 15 przed prequel, tego oczywiście kupię. I też go będę, słuchajcie, moi mili, czytał. I o tym prequelu podejrzewam, już opowiem wam osobny vlog. Bo ponoć też jest świetny. To jest prequelek do kupienia. Kupcie go, podejrzewam, w grudniu. Mam go już zapisanego. Także bardzo będzie to fajne. A teraz, jak skończyliśmy Gildię Magów, ja teraz sobie będę czytał Lee Childa. Nie pamiętam tytułu, bo nie zacząłem tego jeszcze czytać. Ale już po tym, już po Gildii Magów, po trylogii Czarnego Maga, mamy kolejne książki na tapecie. To samo uniwersum, tylko to jest, słuchajcie, coś zupełnie innego. To jest, Boże, trylogia chyba to się nazywa, bo tak, trylogia Zdrajcy. Nowa idea. Podejrzewam, że tutaj magii raczej nie będzie, ale kto wie. Moja żona czyta już tą książkę. Zaczęła od misji ambasadora. Ja zrobię sobie chwilę przerwy od fantastyki. Wrócimy do dobrej, standardowej sensacji i kryminału, czyli do Lee Childa i przygód Jacka Reachera. Jak to przeczytam i zrobię wam oczywiście vloga, to się zabieram za kolejną powieść napisaną przez Trudy, no, która naprawdę jest nie lada autorem. I jestem, powiem wam, bardzo ciekawy, szczególnie tego, czy kolejne jej książki też wywołują u mnie takie niespanie, czyli 6 godzin czytania do nocy drugiej. Świetna idea, fajna powieść. Dla fanów fantastyki, słuchajcie, i myślę, że też nie tylko, muszę to jakoś umno włożyć, bo krzywo włożyłem te książki, a szkoda ich marnować, będzie stało na półce. Teraz już nie czytamy booków, chcę sobie zapomnieć półeczki książkami, bo to jest po prostu fajne. Kochani, bardzo polecam Przygody Sonei, świetna powieść. Jestem ciekawy, czy jeszcze kiedyś Trudy wróci do Gildii Magów, bo tak naprawdę ten trzeci tom tak się kończy, że jest to możliwe. Byłoby to ciekawe. A wam, moi drodzy, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu, ale chyba nie będzie to vlog, następny będzie 16 streamek. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Hej!